po ważeniu FEN25. Tak, Wasa powiedział w tym materiale promocyjnym, że on będzie takim złym gościem, ty będziesz tym dobrym, chociaż ja się dziwię, bo szczerze mówiąc wydaje się dobrym człowiekiem. Powiedział, że bardzo cię lubi i dlatego uśpicie bardzo szybko. Tak, tak, tak. Ma serce chłopak. Wiesz co, ja też go bardzo lubię, no jutro nie możemy się lubić. Osobiście sądzę, że gdyby był Polakiem i mieszkał gdzieś w Polsce blisko, byśmy się dobrze przyjaźnili, bo lubię jego poczucie humoru. Jak spędziliśmy tu w Ostródzie ostatnio trochę czasu, naprawdę było śmiesznie i sympatycznie. No wiadomo, taką pracę mamy, że w jeden dzień się musimy w kilka minut nie lubić, no i tak to będzie jutro, nie? A to też pokazuje ten pojedynek, że właśnie nie musi być negatywnych emocji, a wystarczą jakieś emocje sportowe, bądź nawet ta właśnie taka jakaś nuta przyjaźni między wami, żeby pojedynek był interesujący. Wiesz co, no też mi się tak to wydaje, wiesz, ja już można powiedzieć tak, zbrzydły mi te, wiesz, groźne miny i te rzeczy. Ogólnie nie przepadają za takimi groźnymi minami, chyba że kogoś tam wyjątkowo musiałbym nie lubić, ale to musi mi ktoś wyjątkowo za skórę zajść. No ale no nie, no bądźmy szczerzy, szanujmy się, jesteśmy sportowcami, to jest nasz chleb, więc wiesz, po co się ubliżać i wiesz, jechać. Chyba że się nie lubisz z kimś bardzo, no to jeszcze to rozumiem, ale wiesz, typ mi nigdy w życiu nic nie zrobił, mam wyzywać jego i podkręcać to, żeby oglądalność była lepsza, no nie, no nie do końca za tym przepadam. A to doświadczenie pomiędzy waszymi, od pierwszego pojedynku waszego do dzisiaj, on 32 walki, ty 3 pojedynki, czy to robi na tobie wrażenie, że on aż tyle walczył? Wiesz co, no... Kurde, no ciężko to powiedzieć, no bo bądźmy szczerzy, wiesz, na treningach też można też tych walk miałem, on po prostu mnie może sparował i każdą walkę brał po prostu, bo to tak wychodzi, że on naprawdę co chwilę jeździł się bić. Trenuje czas, na walkach. Tak, trenuje na walkach, wiesz, choć nie robi sparingów, bo jedzie na walkę za 2 tygodnie albo za 3. No niektórzy tak robią, no ja jednak szanowałem swoją głowę i poniżej pewnych stawek finansowych nie schodziłem, no i jak spełniał ktoś moje, że tak powiem, stawki, no to dobra, biorę walkę, a jeżeli mam się bić, żeby się bić i rozbijać się, że ktoś ma na tym kapustę, że tak powiem, kasować, a nie ja, no to nie, no to ja z lachą nie pójdę, prawda? Czasy, kiedy się biłem za pół darmo, już minęły. Czy robiłeś jeszcze? No właśnie, a propos tej atmosfery, bo tutaj Waso wychodził w huście, FEN was trochę nie nakręcał. Trailery to jest to, że on jest psychopatą, nie prosili, żeby było trochę tej takiej negatywnej energii, chociaż na pokaz? Wiesz co, może by prosili, ale jednak wiesz, mam swoje kochane, że tak powiem, jaja, no i co, no i nie będę robił z siebie idioty, moje serce i wiesz, i ja sobie mówię, że jest... Nie czuję do niego żadnej, wiesz, odrazy i czego, to co mam, to będzie za sztuczne, wiesz, bądźmy szczerze, nie będę tutaj aktorzył jakichś, wiesz, przepychanek bezsensownych i on też chyba tak do tego wyszedł, no i nie, nie, no z Parkiem by było inaczej, bo naprawdę to taki specyficzny pan był, który mało, no ciężko go lubić, prawda, z Krzysiem Kułakiem wiadomo też, no ale do niego... Nic nigdy nie miałem. Nie mignął ci taki plan, jak miał Park, czyli wziąć zaliczkę i zniknąć? Wiesz co, no nie, no raczej chyba nie, wiesz co, nawet takiej zaliczki nie dostałem takiej, więc ciężko mi było taki plan sprytnie zrobić jak on, wiesz co, nie? No na spokojnie wszystko, wiesz, ja mam swój plan. Wyjść jutro do walki, elegancko powalczyć, zrobić co trzeba, żeby to się kibicom podobało, jakieś sztuczki, nie sztuczki, nie dać się trafić tym mocnym cepem, co posiada. No i jakoś to dowieść zwycięstwo, najlepiej w pierwszej rundzie, bo wiem, że chłopak ma czym, że tak powiem, przypierdolić, więc trzeba uważać bardzo na głowę. No i tyle, wiesz, a że on ma trochę przegranych, no to wynika z tego, że tak jak mówiłeś, 30 coś walk sobie zrobił, a ja miałem tylko 3, no bo bierze każdą, z każdym, obojętnie kto. Jest byłem mistrzem Bellatora, jak w Bellatorze miał. Czy to, wiesz, no bądźmy szczerzy, to był typ naprawdę bardzo mocny, czołóweczka, Rosjanin, no więc bierze, idzie, jedzie i on, wiesz, no, nic nie kalkuluje, prawda? Prawdziwy psychopata, można powiedzieć, nie? Ale przekalkulował i powiedział, że jesteś jedynym zawodnikiem w jego karierze, z którym chce wziąć rewanż. Jak myślisz, czemu? Kurde, no... Cały czas tak mówi, wiesz, on chciałby mieć rewanże, no ale no, tu się zdarzyła mu, że tak powiem, okazja. Nie dość, że jestem Polakiem, w Polsce najczęściej się bije, fajny rewanż, wiesz, bo wygrywał walkę dosyć wtedy, wiesz, było blisko, żeby wygrał. No to czemu nie, wiesz, no to elegancko. Właśnie, on stwierdził, że jest od ciebie dużo lepszym zawodnikiem. Denerwuje cię to, czy po prostu z kolei nie słuchasz? No, kurde, lepszy może powiedzieć po jutrzejszej walce. No na razie, wiesz, to ciężko powiedzieć lepszy. On nigdy nie zdobył pasa KSW, ja zdobyłem. Wiesz co, on ma problemy z robieniem wagi, ja nie miałem nigdy z problemem z robieniem wagi. Więc teraz, co nazywamy lepszym? Wiesz, chodzi, dla mnie lepszy zawodnik to jest, wiesz, profesjonalnie, wiesz, zrobisz wagę, nie masz problemów, nigdy, wiesz. Dla mnie to oznacza, wiesz, że jesteś lepszy, nie? Bo Paweł Iźwiak powiedział w trailerze, że Waso jest faworytem. Tak, no, Paweł jest specyficzną osobą, więc
pomijmy to. Na ile to będzie różna walka od tej pierwszej? Przeanalizowałeś jakieś rzeczy, które pomogą ci teraz, jutro? No mam nadzieję, że tak, wiesz, no, fakt jest taki, że wiesz, większość teraz ostatniej kariery przygotowałem się pod Kalienę, to tak, że tak powiem, MMA robiłem, ale to przychodziłem tylko na sparingi do chłopaków, no to więc zobaczymy, czy to nie będzie jakichś z mojej strony braków, ale mam nadzieję, że nie, bo jak tak sparingi robiłem to i trenowałem, to nie było jakiejś takiej tragedii i w miarę wszystko było okej, więc wiesz, no z Chińczykiem, wiesz, robiłem nie tylko z innymi chłopakami, którzy mocno mnie tam dogniatali, więc ja jakoś sobie radziłem i żyję i jestem tu, więc wydaje mi się, że nie jest, wiesz, jakimś on mega strasznym zawodnikiem, żeby mi jakąś turbokrzywdę zrobić, prawda? A wspomniany Chińczyk w Chinach, nie? Taka nadzieja białych berserkera. Tak, dokładnie. Chińczyk, kurde, super walka się mu szykuje. No, fajna gala i fajna karta ogólnie tam, jak patrzyłem, to tak. Bardzo dużo znanych nazwisk, więc no, ciekawa organizacja. Powiedziałeś też, że lubiłbyś go, gdyby mieszkał w Polsce, bylibyście może nawet kolegami, ale ja widzę, że nawet przed walką nie ma w ogóle między wami tych złych emocji. Wy się cały czas uśmiechacie, śmiejecie, klepiecie po plecach. No wiesz, no. Kurde, no jak to ma być zła, wiesz, to śmieszna taka mordka przychodzi, uśmiecha się, no to co ty się w ogóle denerwować, wiesz, no nie, no jutro na walce trzeba skupić się, że tak powiem, na walce i nie dać trafić i robić wszystko, żeby wygrać walkę i tyle, nie, no mówię, to jest praca, to jest nasza praca, jego i moja i tyle. Kto przegra, wskakuje do jeziora? No, oby nie. Może być zimna. No, pogoda jest dobra. Może być zimna woda jeszcze. Jeszcze się tak dobrze nie nagrzała. A przystał na swoje wyzwanie i powiedział, że faktycznie no, nie będzie gry parterowej, natomiast powiedział, że jeżeli on będzie chciał, to on ciebie obali. Tak, no. Widzisz, natomiast ty nie. Tak powiedział. No, zobaczymy. No, ostatnio robiłeś cały czas i walki stójkowe i przygotowywałeś się po stójkę. Sven, upadła jakaś propozycja, że jeśli byś tutaj wygrał, to może kolejna walka w stójce? Wiesz co, no i dawałem taką podpowiedź, żeby zrobili może tutaj takie walki w stójce, stójka tylko MMA w małych rękawiczkach, nie? Tak jak The One FC ma. Wydaje mi się, że to jest taki dobry, wiesz, target, że tak powiem, jeszcze tego nie ma za bardzo w Polsce, chyba w ogóle nie było takiego w Polsce, więc w takim czymś bym się widział najbardziej, wiesz, tak Fenta szczerze. Pan planował właśnie parkę. Planował z parkiem, miałem mieć w tym walkę, no, prawda, wiesz, no to by była dla mnie taka chyba idealna propozycja i żeby tak walki wyglądały dla mnie. A jak się odniesiesz właśnie do sytuacji DSF, no, że ma organizacja problemy, to też była duża zmiana dla ciebie, prawda? No bo już chciałeś głównie walczyć właśnie w kickboxingu. No wiesz co, no też mnie to dotknęło, nie wiem co mówić, jestem też tam poszkodowanym trochę osobą, no ale liczę na słowa Sławka, który mnie tam zapewniał ostatnio i jestem z nim w kontakcie, że wszystko jest tak. Jesteśmy dżentelmenami jeszcze, że tak powiem, więc liczę, że dotrzyma słowa i wszystko się ułoży, tak jak powinno się ułożyć. Nie? A i taka ciekawostka, bo ty tuż po walce jedziesz na mecz do Gorzowa, prawda? Tak, tak. Taki jest plan, zobaczymy jak się będę czuł po walce, no ale wstępnie taki plan jest, no i jutrzejszy wieczór pokażę jak to będzie. Nie? Zawsze możesz być tam sędzią, jakbyś nie dał rady tak, grać. Tak, albo być trenerem. Jesteśmy po wadze, ale takie przewrotne pytanie, bo cały czas zamawiałeś obiad przed wywiadem. Co się je po walce i po zrobieniu wagi? Nie, no wiesz, no troszkę węgli. Dzisiaj jeszcze tak można, tak powiem, śmieci troszkę zjeść, że tak powiem. Nie do końca tak, ale od jutra to już jakieś same kaszki, ładowanie mi mało białka, żeby organizm, że tak powiem, miał z czego czerpać cały czas moc. Szybko ten czas do walki leci, czy wręcz przeciwnie i trochę się nudzisz w hotelu? Wiesz co, chyba szybko raczej, stawiam, że szybko, tak jak po sobie patrzę, to wiesz, jutro taka sraczka się zacznie zawsze, przedstartowa, że tak powiem, no i tak czas leci, zaraz wiesz, zaraz wieczór, zaraz trzeba jakiś rozruch zrobić, spać, wstać i zaraz henny i jedziemy na walkę, nie? Dobry pomysł z amfiteatrem, no bo jednak na świeżym powietrzu, pogoda jest jaka jest, jak to oceniasz? Co, ja przygodę miałem z amfiteatrem, tak, na Iron Fiście, to nie wspominam tego dobrze, bo było 4 stopnie, deszcz padał i wiesz, i nie do końca wspominam to dobrze, mam nadzieję, że to nie będzie taki przyjął, że jutro będzie burza, pioruny będą latać gdzieś dookoła, wiesz, deszcz pod kątem będzie wpadał, no to dla mnie to jest wtedy, wiesz, taki dyskomforcik, prawda? No ale strażak jednak to. No dobra, no strażak, ale słuchaj. Pioruny mi to będą latać po aktagonach, nie. No nie wiem. Jakby to było jeszcze w lato, to jeszcze bardziej, ale to taka, wiesz, pogoda może być, wiesz, zmienna, aczkolwiek teraz w Polsce czerwiec w miarę jest dobry, więc liczmy na to, że będzie jutro dobrze. Takim... Oto co, tymi pytaniami o pogodzie, żeśmy już zakończyli chyba. Tak, wydaje mi się tak. Teraz wiadomości inne. To ja dodam jedno, przepraszam, bo dzisiaj twój dobry kolega Krzysztof Kuła z Albertem Odzimkowskim walczą. Tak. No, jak to przewidujesz? No Albert to jest potwór, więc przewiduję to, że wiesz... A Krzysztof Kułak lubi chaos.
No lubię, ale Alberci naprawdę to jest potworny zawodnik, bo bardzo nie walczył, wiadomo, to jakoś tak, że tak się mówi, przysłowie rdza jakoś tam, ale to nie rdza, tylko że nie walczył, obicia nie ma, że tak powiem. Więc no nie, no kurde, no ciężka walka aż dla Krzysia. Bardzo ciężka mi się wydaje, wiesz co. Wydaje mi się, że to może się skończyć w pierwszej rundzie, wiesz, jakoś będzie parter i albo jakieś poddanie, albo ground and pound, nie? To jest moje zdanie, Albert to naprawdę jest zawodnik, który wróżyłem mu bardzo wielką karierę, się gdzieś zatrzymało, gdzieś się tam nie tak coś stało w jego życiu, ale wydaje mi się, że on jeszcze ostatniego słowa nie powiedział i wydaje mi się, że to taki potworek polski jest cały czas w nim jeszcze, nie? Złoty górą, wydaje mi się, bez problemu. Dziękujemy. Proszę bardzo. Wielkie dzięki.